Jesteśmy tuż po oficjalnej ceremonii ważenia przed galą w Międzyzdrojach. Moim gościem jest Marcin Rykowski. Marcin, jakie pierwsze wrażenia po pierwszym face-to-face z przeciwnikiem z Łotwy? Wrażenia normalne, jak zawsze. I czekam na walkę. Nie masz wrażenia, że jednak tydzień przerwy od ostatniej walki to może być troszkę ryzykowne? Wiemy, że walczyłeś w niedzielę w Berlinie. Czy w związku z tej krótkiej w związku z tą krótką przerwą nie wpłynie to jakoś na ciebie? Nie boisz się tego? Tak, zgadza się, walczyłem tydzień temu, ale myślę, że nie będzie to żadnego problemu, ponieważ jeszcze w czasach amatorskich boksowaliśmy nawet, często zdarzało się boksować co tydzień, była liga i były nieraz powiązane jeszcze z zawodami pucharowymi, i także nie jest to dla mnie żaden problem, przynajmniej na tym etapie. Czyli widać, że cały czas jesteś w gasie, czy właśnie w związku z tym, że niedawno rozpocząłeś tak naprawdę dosyć późno swoją karierę w boksie zawodowym, to czy tak teraz ma to wyglądać, że chcesz przynajmniej te pierwsze walki mieć jak najszybciej za sobą? No nie ukrywam, że jest trochę mało czasu i zależy mi na tych walkach, tak największym tym całej statystyce, żeby wzrosnąć w górę i żeby to wszystko szło do przodu. I robię swoją robotę, także cieszę się, że są te walki i wszystko jest super. Wiesz coś więcej na temat swojego przeciwnika? Oglądałeś może na przykład jego walkę z Pawłem Gorzewskim, którą Paweł wygrał przez TKO w drugiej rundzie? Widziałeś może ten pojedynek? Nie widziałem żadnych walk, nie znalazłem, także jestem przygotowany i jestem dobrej myśli. Łotysz wcześniej walczył w kategorii półciężkiej i jest tak naprawdę sporo niższy od ciebie, ma 1,80 m wzrostu. Czy w związku z tym myślisz, że będziesz z nim zdecydowanie górował, jeśli chodzi o przewagę fizyczną, i może to się zakończyć nokautem? No zobaczymy, jak będzie. Nie chcę tutaj prorokować, mam nadzieję, że będzie dobrze i wiem, że będzie dobrze, także zobaczymy, co czas pokaże. Moim gościem był Marcin Rykowski dla Boxer.org. Wielkie dzięki. Również dziękuję.